tam w kolejnym filmie udało się znaleźć fajny kadr, także postanowiłam, o jeszcze może to pokażę, fragment murów porośniętych. Nie wiem, czy mi się uda pokazać całościowo, może jeszcze, no, może mi się trochę udało. Postanowiłam, że nagram krótką informację, bo czasami nie wszystkim się te posty pokazują. Od razu powiem, że jak się wchodzi na mój kanał, tam są takie różne zakładki, jest zakładka społeczności, to tam można zobaczyć aktualne posty, wcześniejsze posty, komentarze do postów itd., itd. Ostatnio zaczęłam stawiać właśnie informacje o różnych promocjach właśnie w ramach takich postów, ale też są na Instagramie, czasami były w formie filmów, to od razu mogę powiedzieć, że w Luxury for Less pojawiła się kolejna przedsprzedaż, mało rzeczy, ale głównie Beaufort i w super cenach. Także polecam zajrzeć, bo ceny jak za grosze, jak za tę markę, biorąc pod uwagę zapachy, parametry, wszystko tak naprawdę. Troszeczkę o tych zapachach, jeżeli chodzi o Beauforta, jest na moim kanale, ja się na jeden wskusiłam. Generalnie też zastanawiałam się, czy sobie coś nie wziąć na zapas, jeżeli chodzi o takie moje ulubione Beauforty. Ja bardzo lubię ich bardzo szlachetny Gourmand Vite oraz fenomenalne dystansujące lilie rzucone w odkłoń oceanu, czyli Fatom 5. Są też różne inne bardzo ciekawe zapachy, dużo zapachów też na skórę męską, w przepięknych czarnych flakonikach. Także polecam zajrzeć, widziałam też, że jest kilka zapachów, jeżeli chodzi o marki arabskie, w świetnych cenach. Można też zobaczyć te wcześniejsze rzeczy, ale generalnie troszeczkę ceny innych zapachów z wcześniej podskoczyły. Nie wiem jak teraz, ale ostatnio widziałam, że podskoczyły. Natomiast te Beauforty wskoczyły w super cenach. W takich cenach chyba szczerze mówiąc nigdy ich nie widziałam, bo to są ceny na poziomie między 300 a 350 zł. Także zdecydowanie warto. A ja w ogóle jestem akurat na moment w Gdańsku. Znalazłam sobie właśnie taki piękny kadr. Ale lecę, już sobie sprawdziłam tutaj, lecę pierwszy raz w końcu zahaczę do Galilu. Kiedyś jak jeździliśmy, to gdzieś tam migał, ale zawsze jakoś to były takie dni, że no było zamknięte, typu właśnie nie wiem, niedziela czy coś takiego. Mówię, jak bywaliśmy jeszcze przed zamieszkania nad morzem, czy jakichś wyjazdach. Natomiast teraz typu właśnie wybrałam w taki dzień, że uda mi się, jeszcze jest taka pora, że raczej nie powinno być takich tam dużo ludzi jak te popołudniami, chociaż w Gdańsku generalnie jest dużo, dużo więcej ludzi. Ogólnie jest dużo ludzi. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja w ogóle kiedyś duże rzeczy miałam z Galilu. Często, że tak powiem, brałam udział w tych różnych ich fajnych okazjach wyprzedażowych. Dużo różnych zapachów. Jeszcze miałam L'Artisan z takich czasów właśnie z Galilu, gdzie nie bywały w ogóle w niższych cenach. Różne od Italii. Kiedyś w ogóle Galilu było we Wrocławiu w renomie, dawno, dawno temu. Natomiast później troszeczkę, że się, jak powiem, odlubiłam z tą performance z różnych względów. Bardziej się przerzuciłam na marki, na przykład w pewnym momencie właśnie na Moussant Bar, na Lulua, też House of Meru z takich nowych perfumerii niszowych, ale generalnie jakby Galilu o tyle zahaczam teraz, dlatego że to jest taka perfumeria, która mi się kojarzy w ogóle, że ma dużo takich, tak jak mi się zawsze quality kojarzyło, bardziej z takimi cięższymi, zimowymi, to właśnie Galilu z takimi bardziej aromatycznymi, zielonymi, tego typu klimatami, takimi właśnie udanymi zielonościami, cytrusowościami. Także zahaczę zobaczyć, czy coś z takich marek na włączność, może coś mnie zaintryguje. Generalnie na pewno jeden zapach konkretny chcę sprawdzić, a propos właśnie wskazywanego podobieństwa dla stylu Ganymede, który bardzo lubię. Ja już sobie zacznę jeść, bo niby trochę ciepło dzisiaj, ale jednak nie tak ciepło. Ostatnio mi się nie udało. Mieliśmy tak wycieczkę, nie wycieczkę, przed wycieczką z kolei inne rzeczy tam weszły, więc mi lekarz i jakoś tak nie zahaczałam o tego, co planowałam wcześniej. I na innym końcu mi było po drodze. Właśnie jest centrum Gdańska. Ja też planuję zahaczyć jeszcze o Madison i Notino. W końcu nie dotarłam. Tylko zawsze gdzieś mi migał szyld. Gdzieś szliśmy, przechodziliśmy obok, gdzieś nie wiem, idąc w stronę Motławy, czy idąc w stronę, jak jechaliśmy na przykład na Wyspę Sowieszewską, tak dalej, tak dalej. Ale tak z takim przejściem właśnie przez Motławę i tak dalej. Generalnie też koleżanka mi wspomniała właśnie o tym, a propos tych polecanych miejsc, znaczy miejsc. Generalnie miejsc super humowych, zwachowych, którymi się to właśnie koleżanka z Gdańska wspomniała mi, właśnie przypomniała mi o tym właśnie Notino. Mi jako ciągle jakoś umykało. Zobaczę, jak to teraz wygląda, ponieważ dawno nie byłam w Notino, no bywałam we Wrocławiu. Z jakąś tam trochę większą częstotliwością, często coś odbierałam, przy okazji coś sprawdzałam, natomiast trochę tam było niż w pewnym momencie dużo mniej. Natomiast ciekawe się zobaczyć aktualnie, jeżeli chodzi o marki niszowe. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o informacje, które chciałam powiedzieć? Generalnie to chyba muszę zakończyć i zobaczyć na filmowiku, bo zaraz coś się pomieszał. Wiem, że jak chodziliśmy gdzieś tak po centrum, w susterówce Gdańska, to gdzieś mi do Galilu zawsze migało, także zaraz pewnie gdzieś zamierzę. A w ogóle dajcie znać, czy coś zauważyliście może z okazji. To toczy się też
najlepiej też dawać znać, oczywiście. Informacje zwrotne też mile widziane. Ostatnio dawałam posta odnośnie marki Panusz w fajnych cenach. Nie wiem, które jeszcze nadal są, ale informowałam, jak były. W makeup.pl z kolei cztery zapachy. Przypomnę, fig patchouli, czyli figa na sos taki bardzo intensywny, gęsto owocowy, z takim przełamaniem zielonym, nakryt taki bardzo gładki, apetyczny patchouli, rose, agatę, w ten sposób botaniczny, jesteś dla miłośników pani Dorosta Talento, amaretti, bardzo ciekawe, gęsty, esencjonalny, taki upojny, wieczorowy, z aspektem trochę gourmand, ale też taki słodyczy kwiatów. Raczej pozytywne wrażenie, no i absynt, który generalnie mi nie podeszły. Generalnie to absynt jest takie dla mnie trochę skojarzenie, jeżeli chodzi o Shalimara, jego słodycz. Taką nie do końca w moich klimatach i właśnie dorzucony motyw absyntu. Jakoś w ogóle totalnie z absyntem mi chyba nie do końca też po drodze. Nie wiem, czy wskazałbym jakiś taki zapach, gdzie generalnie bym pasował, może bardziej na skórę męską. Jeszcze tutaj przy murach trochę dokończę. Coś mi się przypomniało, to jest piękny kan z murami. Ja już wcześniej chyba dopytywałam, albo nie, a jak to mój błąd, właśnie co koniecznie sprawdzić Galilu. Ja generalnie przez dłuższy czas bardziej śledziłam, jeżeli chodzi o takie nowości asortymentowe, jeżeli chodzi o marki, zapachy, jakieś tam do uzupełnienia marek. Właśnie z tych spodzianych miejsc właśnie między innymi House of Mer, Lulu, Amus & Bar, ostatnio też marki z opolskim Sony mają trochę marek, które ma też House of Mer, trochę, które ma Good Quality, też trochę, generalnie różne rzeczy. Tak się zastanawiam, czy oni w tym momencie mają coś na wyłączność. Kiedyś miałam właśnie Bizumin, to miałam właśnie od nich ten przepiękny, szlachetny gourmand z malinowością. W ogóle muszę nagrać taki filmik, gdzie są maliny na słodko, a niezwykle ujmująco, bo mam taką mocną trójcę takich perełek malinowych z słodyczą. W ogóle generalnie malinowość potrafi być przepiękna, ale jednocześnie niestety bardzo taka wtórna, pospolita, syntetyczna. W ogóle taka malinowość w stylu jakichś tam cukierków, landrynków, gum do rzucia, no niestety totalnie nie dla mnie, jednak wolę. Może być jakaś taka słodycz, ale to musi być wszystko takie właśnie bardzo szlachetne i dosyć wieczorowe. Albo właśnie taki aspekt bardziej botaniczny. W ogóle liście maliny też są w perfumach. I naprawdę w jednym zapachu mocno coś takiego wyczuwam. W pewnym zapachu one są wspomniane i one nadają, myślę, też taki trochę takiego aspektu też dosyć owocowo-wytrawnego. Ja dzisiaj to nagrywałam przed wyjściem. Nie wiem, może coś tam nagram w Galilu albo w Notino, albo jakieś zdjęcia porobię, co szczególnie przypadło mi do gustu. Nie wiem, czy już wspominać, co chcę potestować. Może na razie nie. Akurat marka na wyłączność w Galilu. Ja właśnie mam dopytać, bo może ktoś bardziej śledzi te marki, ktoś bardzo szczególnie coś poleca. Ja kiedyś, tak jak mówię, z takich marek na wyłączność w Galilu bardzo lubiłam Odę Italii, potem wydaje mi się, że troszeczkę się popsuło, potem podskoczyły ceny, zmiana flakonów, generalnie poszło to w jakąś tam inną stronę. No o takich zapachach na wyłączność Galilu, których ja już nagrywałam, no był Sensław chociażby. Było też właśnie w tych zapachach Matiere. Było właśnie też odnośnie Odę Italii. Ja mam właśnie Magnolia Romano, o tym opowiadałam, żadnym poetem, że piękne zieloności, takie iście żywo-zielono-wiosenne klimaty, też piękna róża Peston Rose, świetne Bandu Dosz. Miałam kiedyś, to była Ompl, nie wiem, że wymawiam. Różne, miałam straszne właśnie z wcześniej, ale tam na przykład Decima mi totalnie nie podeszły, jakoś tak płasko, syntetycznie, nie do końca, ale sprawdzam sobie, myślę, bo mam do tej marki ogromny sentyment. Właśnie z Matiere chcę pewien zapach z nowości sprawdzić, a propos właśnie tego klimatu, właśnie takiej mineralności, skałkowości, w ogóle takich klimatów typu Ganymed, które bardzo lubię. Ganymed lubię, bo imperialnie do końca, bardziej mam na skórę męską. No i nie wiem, czy wspominałam tak trochę zapowiedziowo, że mogłam go w sumie dość dotknąć w 2022 roku, dla mnie odkryć. Zapach, który jest w takim efekcie dosyć jak wręcz różany Ganymed, także i w ogóle nie wiem, czy mówiłam, że udało mi się nabyć flakonik, także tylko jeszcze go nie odebrałam, bo tam się zdecydowałam coś połączyć, ale taki właśnie zapach stylu różnego Ganymed będę miała w swojej kolekcji w postaci flakonika. Przepiękny zapach. Tak piękny jak Ganymed, myślę, że jeszcze bardziej w stronę damską przez ten aspekt różany. Generalnie no róże w kulturze arabskiej uznaje się za taki kwiat męski i w męskich zapachach występujący, ale ja jednak jestem bliższy temu, że zapachy z różą jednak na skórę damską, chociaż wskazałabym pewnie jakieś róże, które by się na skórę męską nadawały, ale w momencie, gdy róża zahacza jakieś takie rejony bardziej słodsze, gdzie bardziej kobiece, jakieś nie wiem, konfiturowe klimaty, to jakby ja tego za bardzo nie widzę na skórze męskiej. W sumie nawet nie wiem, jaką różę bym. Chyba z jakimiś takimi topornymi, ciężkimi dodatkami, typu jakieś, nie wiem, skóra, dymy, to może jeszcze wtedy. Ale wydaje mi się, że i tak ten aspekt różany może za bardzo
się uwypuklić na skórze męskiej i jakby zaburzyć proporcje. Jednak mówię, róża dla mnie jednak bardziej na skórę damską, mimo wszystko. Chociaż przyjmuje się w tej kulturze arabskiej, że jaśmin na skórę damską, róża na skórę męską. Ale jej większą fanką róży jestem niż jaśminu. A i też zarówno jaśmin, jak i róże bardziej uważam na skórę jednak damską. No nie skończę, bo już zaraz zamarznę, muszę to kolino namierzyć.